Witam Was dzisiaj w kolejnym vlogmasie. Dzisiaj jest środa. Dzień zaczynam od kawki i od montowania, to znaczy bardziej zapisywania filmu i wrzucania go na YouTube, ponieważ wczoraj mi się tego nie udało zrobić. I dzisiaj z rana to robię. Także bardzo przyjemny poranek. Jak widzicie, słońce się odbija od mojej kawy, ponieważ dzisiaj jest też przepiękna pogoda. Także znowu jestem pełna energii, gotowa do działania. Za chwilę będę się zbierać na uczelnię, a później pokażę Wam oczywiście standardowo, jak w vlogmasie, co będę robić. Teraz przyszedł czas na Pawła prezent. Zaraz Wam pokażę, tylko jeszcze się upewnię, że Paweł tego nie ogląda, więc jeśli to oglądasz, to wyłącz, proszę. Ale powiedział, że nie obejrzy, więc liczę, że tak właśnie będzie. Wykorzystałam to pudełko, które wczoraj dostałam od Faktory. I nie ma tutaj żadnego znaku, że to jest Faktory, więc stwierdziłam, że takie czerwone pudełko super. Można przecież wykorzystać do prezentów. I włożyłam tutaj portfel, czyli to jest główny prezent dla Pawła. Zaraz Wam pokażę, jak wygląda ten portfel. Może wyciągnę. Oj, nie wiem, czy tak wyciągnę. Z tym prezentem miałam taki problem, że od razu wiedziałam, że chcę Pawłowi kupić portfel, ale bardzo często jest tak, że w portfelach męskich nie ma miejsca na drobne. A ja chciałam, żeby takie miejsce było, żeby była do tego osobna kieszonka. Jest on przede wszystkim szczupły taki, że nie będzie bardzo odstawał w kieszeni, ponieważ Paweł zawsze nosi portfel w spodniach. I dodatkowo jeszcze jest strasznie mięciutki, miły i myślę, że na pewno mu się spodoba. Także prezent główny idzie do tego pudełeczka. Zamykam i zaraz wkładam pod choinkę. A teraz pokażę Wam dwie bluzy, które kupiłam Pawłowi w 4F-ie. Może zacznę od tej, ta jest cieńsza i to jest taka zwykła, podstawowa bluza, ponieważ Paweł nie lubi jakichś wydziwianych ubrań i ją wzięłam w rozmiarze M i ona jest z długimi rękawami i to jest taki kolor ciemno-niebieski pomieszany z szarym, tak ten kolor ja bym opisała, zresztą widzicie, jak wygląda i myślę, że się ze mną zgodzicie. Jestem pewna, że mu się spodoba, także to był w ogóle bezproblemowy zakup, bo na pewno mu się przyda i na pewno mu się spodoba. A druga rzecz to jest bluza, już tutaj ceny oczywiście zamazane. I bluzę wzięłam w rozmiarze L, ponieważ Paweł zazwyczaj woli takie luźniejsze rzeczy. I to jest bluza taka, może Wam tak pokażę, to jest bluza taka szara. Też zwykła, też nie jest wydziwiana, z długimi rękawami, tutaj ma jakieś marszczenia, tutaj ma jakąś kieszonkę, także też uważam, że... O, nie mogę teraz tego zapiąć. Także też uważam, że mu się na pewno spodoba, zwykła, tutaj z tyłu ma jeszcze logo. Jak widzicie, nic skomplikowanego, ale no Paweł tak zazwyczaj chodzi ubrany i przynajmniej mam pewność, że mu się te rzeczy spodobają i na pewno będzie w nich chodził, o ile oczywiście będą dobre rozmiarowo, ale jak coś, to można oczywiście oddać, wymienić, zamienić jakkolwiek. Także to są moje prezenty, zaraz je chowam do jakiejś torebeczki i wkładam pod choinkę, będą czekały. Coś Wam pokażę, co w mojej szafie się dzieje. I ogólnie dzisiaj miałam ten dzień, który na pewno wiele z Was ma często, czyli po prostu nie wiedziałam, co mam ubrać, nie wiedziałam, jak się mam ubrać, co mam na siebie włożyć. W tej szafie po prostu nie ma nic, a jak jest, to jest już nie do noszenia. I zaraz Wam pokażę mój sweterek, który wczoraj widzieliście na vlogach. We wczorajszym vlogmasie byłam w nim na zakupach. I dzisiaj już jest nie do założenia, już Wam pokazuję. Sweter jest z Reserved. I wczoraj właśnie siedziałam sobie z siostrą i z mamą w kuchni, piłyśmy sobie herbatkę i nagle spojrzałam na ten sweter i uwaga, uwaga. Ten sweter jest jakby z tych samych zakupów, co ten, który pokazywałam Wam ostatnio. I zobaczcie, co się z nim stało. Ubrałam go, myślę, też jakoś 3 razy, nie więcej, dlatego że on jest bardzo gruby i trzymałam go na takie naprawdę zimne dni. Więc na razie jeszcze w sumie nie miałam jakoś tak okazji, żeby go założyć często. I nawet moja mama była wstrząśnięta tym, jak on wygląda. Moja siostra również. I powiedziały mi, że koniecznie mam iść to zareklamować. No dramat. Dzisiaj dlatego nie wiedziałam, w co się mam ubrać, ponieważ 2 swetry mi odpadły z mojej szafy, które jakby nie nadają się już do noszenia.
No i będę musiała albo je zareklamować, albo coś kupić nowego. Ten sweter chyba kosztował 100 zł, ale muszę znaleźć, albo więcej, muszę znaleźć paragon, to wtedy Wam powiem. Więc no kurczę, no nie powinno się tak dziać. Kupiłam sobie dwa swetry na zimę, kupiłam je jakieś 2 miesiące temu i dwa swetry już nie nadają się do noszenia. Z czego jednego w ogóle nigdy nie prałam. No dramat, dramat, dramat. Będę musiała się przejść do tego sklepu, nie polecam Wam tych swetrów. Bardzo mnie zawiódł Reserved. Nie wiem, czy tak jest ze wszystkimi, będę musiała większą uwagę zwrócić na jakość, jednak teraz zbieram się już na uczelnię, dzisiaj jadę samochodem, także super, bardzo się cieszę, bo nie wymarznę po drodze, puszczę sobie jakąś fajną muzykę świąteczną standardowo, także zbieram się i widzimy się w samochodzie. Ale słoneczko. Chyba muszę tutaj... O, przyciemnić sobie. Właśnie już wsiadłam do samochodu. Dzisiaj się nie mogłam wybrać. Po prostu strasznie długo się wybierałam na tą uczelnię, ale już muszę wyjeżdżać, żeby zdążyć jakoś dojechać. Nie wiem, jak korki, jak wszystko. O, sobie jeszcze tutaj włączę ogrzewanie, żeby mi się szyby... Aha, bo będziecie teraz mieć głośno. Dobra. Więc powiem Wam, że... Bardzo lubię jeździć samochodem, uwielbiam to uczucie, kiedy mogę wsiąść, sobie jechać, włączyć ulubioną muzykę i sprawiała mi to przyjemność. Kiedyś się stresowałam jazdą, ale to jeszcze wtedy nie byłam, że tak powiem, wprawiona, a teraz to już jest naprawdę tylko i wyłącznie relaks, przyjemność, także bardzo lubię jeździć, tym bardziej swoim samochodem. Dobra, kończę, bo czas wyruszać w drogę. Zakładam słuchawki, bo stwierdziłam, że zadzwonię sobie do Moni w czasie, kiedy będę jechać, także Monia, szykuj się. Na pogawędkę. Ja jestem z centrum Krakowa i u mnie śniegu nie ma w ogóle, a tutaj dojechałam, tak na obrzeża Krakowa, na Prokocim, jeśli ktoś wie, gdzie jest wydział farmaceutyczny. I tutaj jest całkiem sporo tego śniegu, także nieźle. No ale jest mgła dzisiaj i tutaj troszkę to słońce nie dociera, ale i tak idę na zajęcia, więc już trudno. Tyle jest śniegu. Całkiem, całkiem. Jedziemy na 6. piętro na zajęcia. Do katedry dermatologii. No, chciałam siebie pokazać, bo tak niewyraźnie mówię. Bo tak właśnie wyglądam, jest strasznie zimno. Powinnaś mieć czapeczkę, czy nie? Nie wziąłam czapki, bo mam kucyka. Jak mam kucyka, to nie dam rady nałożyć czapkę. Teraz żałuję. Weźmy dwie. Nie, no czemu? Pojadę dwie. Nie, jedno. Czemu? To żona jest duża. 10 kawałków. 10 kawałków. No to jest... To nic mi to nie mówi. No to weźmy jedną dużą, jak coś to sobie domówisz małą. Jak nie będziesz na jedzenie. Kawałek? Może tak. Zawsze braliśmy tą. Peperoni. 10 kawałków. Ale no to domówisz sobie, co za problem. Jak będziesz głodny, jak będzie się kończyć z ten, to zawołam i domówisz. Czyli bierzemy pepperoni dużą, tak? Tak. Może tak. Włochy jakby zobaczę. Co robię? Albo gesterowa. Czy dajesz sos? Ja też. To zabija smak, nie? Patrzcie, co leci na TVP. Monia mi właśnie napisała SMS-a, żebym włączyła telewizor, bo na jedynce leci dziennik Bridget Jones. Uwielbiam. Ale muszę edytować vlogmasa, więc będzie leciał sobie w tle, a ja się zabieram do pracy. Czas na kąpiel. Trzeba się zrelaksować. Napiszcie, czy bierzecie prysznic, czy też bierzecie kąpiel. Ja uwielbiam brać kąpiel i zawsze
praktycznie codziennie to robię. Nie wyobrażam sobie nie mieć mamy. Taka prawda.